Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Taste Express. Dziś Mars Biscuits. To chyba taki nowy trend, że wszystkie batoniki, znane batoniki, pojawiają się w wersji ciastek, tak więc był już Twix, było Milky Way, teraz czas na Marsa. I to mogą być nawet ciekawe ciasteczka, bo z tego co tutaj jest napisane na opakowaniu, czyli Secret Center Biscuits, czyli w środku, będzie jakieś nadzienie, więc nie będą to po prostu ciasteczka czekoladowe, tylko właśnie ciasteczka czekoladowe z jakimś nadzieniem. Czy będą one odzwierciedlać baton dobrze już znany od lat batonik Mars? To zaraz się okaże. Z wyglądu można powiedzieć, że odzwierciedlają, bo Mars jest w mlecznej czekoladzie, no a w środku jest ciastko kakaowe i jest takie nadzienie, które przypomina to nadzienie, które jest w Marsie. Jedynie co, wydaje mi się, że w Marsie był karmel, to tylko tego karmelu brakuje. A tak to jest nawet dość nawet wierne odzwierciedlenie tego batonika. Wszystko dość słodkie, zlewa się prawie w jedną całość, ale można rozróżnić dwa smaki. Czekolada oczywiście mleczna, zmulająca, ale to ciasteczko jest takie z lekka gorzkawe. No a ta masa po raz kolejny jest bardzo słodka, ale można powiedzieć, że w minimalnym stopniu, nie licząc tego karmelu, to ciastko rzeczywiście odzwierciedla ten dobrze już znany od wielu lat batonik. Jak wyglądał skład tego produktu? Dodano tutaj oczywiście substancje, które znajdują się w każdej czekoladzie. Z tego substancje, które posłużyły do wypieku herbatnika. Także różne inne substancje, które mają zapobiec rozwarstwieniu tego produktu. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach. Jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 132 gramy. Koniec jeszcze cena tego produktu. Te ciasteczka dostępne były w sieci Żabka za cenę 9,99 i wydaje mi się, że jest to wygórowana cena, bo tych ciasteczek jest tylko 8, tak więc ponad złotówkę za jedno ciasteczko. Jest to produkt importowany. Nie wiem, czy był dostępny tylko w sieci Żabka, czy też w innych sieciach można było spotkać te ciasteczka. Ale z racji tego, że jest to nowa wersja batonika Mars i że to jest sieć Żabka, cena po raz kolejny została zawyżona. Jak podsumować te ciasteczka? To rzeczywiście jest dobre odzwierciedlenie batonika Mars. No, zrobiono co można było, no i rzeczywiście się udało, bo i ta czekolada, i to nadzienie, wszystko przypomina ten batonik Mars. Może brakuje troszkę karmelu. Gdyby tutaj było jeszcze karmelowe nadzienie w środku, to bym mógł powiedzieć, że to na 100% jest batonik Mars, tyle że w wersji ciasteczkowej, ale mimo wszystko i tak nie wypada źle, mimo tego, że całość jest ogólnie bardzo słodka. Jest to kolejny produkt bazujący na wcześniej dobrze już znanym produkcie i tym razem można powiedzieć, że smak i całe wykonanie tego produktu nie jest złe i że to jest dość dobre odzwierciedlenie tego batonika. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.